Dzień dobry. Dzisiaj tak nietypowo nie w ogrodzie. Temat też nie będzie typowo ogrodowy ani zielarski. Będzie dzisiaj o tymże rowerze, ale to jest specjalny rower, bo to jest rower elektryczny. Kilka lat temu, jak powiedziałem, że chcę kupić rower elektryczny, usłyszałem od razu zdanie, że rower jest taki jest dla dziadków, dla seniorów. Dwa lata temu moja siostrzenica urodziła syna. W związku z tym zostałem ciotecznym dziadkiem, czyli jestem przeszywanym grubym nićmi dziadkiem, zwanym inaczej dziadostwem, więc mogę sobie kupić rower elektryczny. I właśnie go mam. Dzisiaj kilka słów na temat tego roweru, czy on faktycznie jest dla seniorów, czy również też dla ludzi, no, ciut młodszych, czyli między innymi dla mnie. Może być to jak najbardziej rower dla osób starszych, albo dla osób, które mają nie mają siły albo mają pewną niepełnosprawność, w związku z tym rower elektryczny dla zdecydowanie takich osób może być, natomiast też może być dla osób młodszych, bardziej sprawnych, zależy to wyłącznie od techniki jazdy. Jak to Państwo widzą, mam tutaj sterownik, który steruje właśnie tutaj tym rowerem i mam tu możliwość ustawienia mocy pas od 1 do 6. Jak działa w ogóle elektryczny? Jeżeli zacznę kręcić pedałami, to w tym momencie jakby silnik mi pomaga, pcha do przodu i jadę sobie. Jeżeli ustawię moc 1, to będę jechał bardzo powoli. Jeżeli ustawię moc 6, będę jechał oczywiście szybciej. I tak jak powiedziałem, jeżeli tutaj usiądzie senior, odpowiednio ustawię sobie przerzutki, tak że będzie miał, używał minimalnej siły nóg i ustawię sobie moc na największą maksymalną moc, to w tym momencie rower po płaskiej powierzchni, żeby być asfaltowej, pojedzie z prędkością około 23 km na godzinę. Natomiast ja jeżdżę trochę szybciej, około przy pełnej baterii 40 na godzinę, przy baterii niepełnej 38 na godzinę, 39 na godzinę, ponieważ muszę używać zdecydowanie więcej siły w nogach, żeby rower się w takiej prędkości rozpędził. Oczywiście silnik mnie wspomaga, natomiast to nie jest tak, że rower sam taki pojedzie bez używania siły. W związku z tym, że jak gdyby mam zapas energii, nie używam bardzo mocno mojej siły nóg, mogę sobie pozwolić na dłuższe dystanse. Dla mnie przejechanie na tym rowerze około 50 do 70 km nie jest żadnym problemem, daje spokojnie radę, z tym, że ja jeżdżę właściwie non-stop. Non-stop kręcę nogami przez 2-3 godziny, w ogóle nie odpoczywam, do domu wracam, wtedy czuję właśnie zmęczenie w nogach. Więc jeżeli ktoś mówi, że elektryk jest dla dziadków, to bardzo proszę wziąć sobie rowerek stacjonarny, usiąść na rowerku i przez 2,5 godzinki sobie kręcić nóżkami lekko, na minimalnym oporze, szybciej lub wolniej i zobaczymy, czy po 2 godzinach, 2,5 godzinach nie będą boleć nogi. Gwarantuję, że nogi to też odczują spokojnie, więc to nie jest tak wcale, że rowerem elektrycznym się jedzie tak lajtowo. Oczywiście ten rower akurat, proszę tutaj spojrzeć, ma taką tutaj manetkę, ja jej nie włączę, tylko do góry przesunę, to rower, o widzą Państwo, sam rower się rusza, tak, jedzie do przodu. Nie każdy ma to rower, natomiast ten ma taką możliwość i faktycznie, jeżeli ją włączę, nie muszę w ogóle nogami mychać, nie muszę pedałować, a rower pojedzie. Wykorzystuję to w sytuacjach, kiedy pcham rower do góry, bo jakieś wzniesienie, albo na, są schody i jest taka dla wózków pochylnia. W tym momencie ja używam tego, żeby rower nie mychać, bo ten rower niestety waży. Jak to Państwo zobaczą z bliska, to rower ma dużo wystających kabelków, ponieważ ten rower był przerobiony z roweru normalnego na rower elektryczny. Niestety te kable wszędzie wystają. Specjaliści mówią, że nie jest to do końca dobry sposób, mądry, na przerabianie rowerów elektrycznych na rowerów normalnych na elektrycznych, ponieważ rower elektryczny w związku z tym, że osiąga większe prędkości, to też potrzebuje mocniejszych podzespołów, jak głównie jak hamulce, czy rama, ponieważ dużo prędkości, ja miałem taki przypadek, że wjechałem z maksymalną prędkością w dziurę taką w jezdni po zimie, no i niestety uszkodziłem sobie obydwa koła oraz prądnicę, ponieważ ten rower nie jest tak do końca przystosowany do takich dużych prędkości. Natomiast dla osób, które jeżdżą, powiedzmy, spokojniej, jak najbardziej, to nie jest takim wielkim problemem. Tak jak powiedziałem, w zależności od techniki jazdy, może to być dla osób starszych lub troszeczkę młodszych. Dla mnie jest to wielka satysfakcja, wielka frajda, kiedy jadę rowerem i właściwie mało kto kiedykolwiek mnie jest w stanie wyprzedzić. Wyprzedzają mnie najczęściej tacy wytrenowani kolarze, takich w wąziutkich kółkach jeżdżą po asfalcie, oni jeżdżą szybciej ode mnie. Natomiast w rzeczywistości, jak ja jadę tym rowerem, to jadę
bardzo szybko i właśnie wszystkie zostawiam w tyle. Mogę też sobie tutaj baterię, zużycie baterii zmienić z power, czyli takiej silnej, normalnej, eko takie mniejsze zużycie baterii. Ja na tej baterii w pozycji eko przejadę około 70 km, w pozycji power 55 km jestem w stanie przejechać. I gdzie jest bateria? Ona jest sprytnie schowana w bagażniku, na którym sobie montuję taką torbę. Ale ja jakoś mam przeważnie jakąś wodę do picia. Mogę wziąć torbę. Proszę, tutaj jest zamontowany bagażnik, a bateria jest schowana tutaj pod nim, pod spodem. Może mi się udaje ją nawet wyciągnąć. Nie wyciągam jej, ponieważ tutaj mam do ładowania miejsce. Tutaj nie chcę mi się w ogóle wyciągać. Wkładam rower do garażu i ładuję bezpośrednio do baterii. Natomiast można jak najbardziej ją wyciągnąć. Nie wiem, czy ją wyciągnę, bo jest zaklinowana. O. Nie będę jej wyciągać. Teraz, gdzie tu jest bateria, ona trochę waży, tak chyba 4 kg, a tutaj jest cały ten napęd, który rower pcha do przodu. To wszystko powoduje niestety, że ten rower po przerobieniu jest dosyć ciężki. Nie wiem, on waży chyba spokojnie 20 kg waży, więc jeżeli nie ma żadnej pochylni, muszę go brać na ręce, to jednak ten ciężar jest troszeczkę uciążliwy. Rower elektryczny same w siebie takie, jeżeli muszą mieć troszeczkę mocniejszą ramę, ale mogę mieć z innych stopów lżejszych, więc rower elektryczny, pomimo że mają baterię i silnik, mogą być lżejsze niż ten, ale to wynika z tego, że mają inny stop ramy. A tak wygląda rower typowo elektryczny. Zobaczcie, około tej szeroką ma ramę i tutaj ma schowany właśnie baterię ma. Silnik ma też tutaj z tyłu i te kable są, no też tu wystają z przodu. Natomiast są rowery, to wszystko jeszcze bardziej jest schowane, nic nie jest widoczne. I to wszystko pochowane jest tu w ramie. I ten rower, widzą Państwo, bagażnik ma wolny. Natomiast tak ja w moim rowerze położę sobie moją torebkę, która ma też taki pasek, że mogę wziąć z roweru, ściągnąć na ramię, mogę iść spokojnie tutaj z dokumentami. Czy polecam rower elektryczny? Jak najbardziej. Jest to może gadżet, ale sprawiający dużo, bardzo frajdy. Ważna jest też cena. Jak powiedział pewien bohater, to nie są tanie rzeczy. Powiem Państwu, że ten rower przerobienie kosztowało 4200. Dla mnie to był koszt dosyć wysoki jednorazowo, ale okazało się, że można wręcz przerobić ten rower na raty 0%. Wtedy rata wyszła 120 parę złotych na 30 rat, więc spokojnie spłaciłem to w ciągu nawet szybciej niż tych 30 miesięcy, tylko przez półtora bodajże roku. Tam 100-200 zł jestem w stanie miesięcznie na przyjemności własne wydać. Jeżeli ktoś chce popatrzeć, ponieważ mam jeszcze drugi kanał, gdzie pokazuję, gdzie to ja się na moim rowerze wybieram. Jeżeli kogoś to interesuje, to tutaj będzie w opisie link do mojego drugiego kanału. Może kogoś interesuje, to może to się czasami przyłączyć, może ewentualnie do jazdy, także zapraszam. I zapraszam też na rowery, ponieważ coraz więcej jest infrastruktury rowerowej w miastach, poza miastami. Dwa tygodnie temu byłem w górach, w Środowie Zdroju. Jest pełno wypożyczalni rowerów, pełno ścieżek rowerowych w górach izerskich, zrobionych specjalnie dla rowerzystów, właśnie elektrycznych rowerów. Nie ma co się obawiać, że nas kierowcy samochodowi przyjadą, ponieważ jest zrozumienie zarówno strony kierowców, jak i strony rowerzystów. Czasami mam problemy po prostu z pieszymi, którzy wchodzą w ścieżki rowerowe, ale po kilku dzwonkach osuwają się z miejsca. Jeszcze na koniec jedna sprawa, że chodzi o rower elektryczny. Sterowanie mocą jest bardzo, bardzo ważne, bo jeżeli mamy zbyt dużą moc ustawioną na rowerze, on jest bardzo po prostu pchany do przodu, jak się rusza. I w tym momencie, jeżeli mamy kręte drogi, możemy po prostu mówiąc wprost przyrznąć w ścianę, co zrobiłem oczywiście dwa razy już. Natomiast jeżeli właśnie lawirujemy między ludźmi, czy jakieś mamy zakręty wąskie, wtedy trzeba dać jak najmniejszą moc, no bo niestety to jest przy ustawieniach pełnej mocy baterii, no to niestety idziemy za szybko na raz i nie jesteśmy w stanie wkręcić zakrętów. Dzisiaj to tyle, dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka. Do zobaczenia.